Dla mnie tożsamość jest bardzo płynna i to zależy wszystko od tego, jak ja się czuję w danym dniu. Zastanawiałam się nad tym, na ile obrzydzenie sprawia, że zaczynam patrzeć na innych ludzi bardziej przedmiotowo niż podmiotowo. Bardzo często podglądam miejsca, na które nie zwracamy uwagi albo którym nie poświęcamy jakiegoś specjalnego czasu. Rok 2024, który jest już 9. rokiem działalności Galerii Artwalk, rozpoczynamy wystawą Lepkie uściski dłoni. Do jej stworzenia zaprosiliśmy kuratorkę Adę Piekarską. Ona do udziału zaprosiła z kolei trzy osoby artystyczne. Basię Cabaj, Helenę Minginowicz oraz Karolinę Szwed. Lepkie uściski dłoni to wystawa prezentująca prace malarskie trzech osób artystycznych, które reprezentują perspektywę ciał, które niekoniecznie czują się w rzeczywistości bardzo komfortowo i swobodnie, niekoniecznie też wpisują się w stworzone przez społeczeństwo różnego rodzaju normy i ograniczenia. To dorastanie jakoś tam boli i ono jest pełne różnych takich przekonań, różnych stygmatów. Sama siebie określam jako osobę niebinarną i właśnie dlatego to dojrzewanie i dorastanie jako dziewczynka tak bardzo mnie napiętnowało. Wszystkie artystki podejmują taką autonomiczną, bardzo intymną też refleksję związaną z ich doświadczeniami. To, co jeszcze łączy wszystkie te osoby artystyczne, to podejście do ciała. Obraz Moja droga do piekła tak naprawdę ma dwa główne tematy. Pierwszym z nich jest właśnie kategoria obrzydzenia w przestrzeni publicznej, która jest związana z przebywaniem z innymi ludźmi w takich sytuacjach, jak na przykład przedstawiony na obrazie autobus. Drugim tematem tego obrazu jest też to, że zastanawiałam się nad tym, na ile obrzydzenie sprawia, że zaczynam patrzeć na innych ludzi bardziej przedmiotowo niż podmiotowo. Obraz Kochankowie właściwie porusza takie dwa aspekty. Jeden z tych aspektów to relacja między ciałem a ciałem. Właściwie chodzi o relacje poszczególnych części ciała. Jako kochankowie są idealnie skrojeni, bo są zawsze blisko siebie, w takiej relacji blisko-daleko i z dala od naszych chęci albo naszej niechęci, gdzieś tam się spotykają. Pod w moich obrazach bardzo często oznacza coś takiego niezręcznego, co tak naprawdę nie idzie tego ukryć i to jest taka rzecz, którą namacalnie jesteśmy w stanie zobaczyć i taka rzecz, która jest wstydliwa tak naprawdę. Pocenie się i w ogóle takie wydzieliny cielesne to są rzeczy, których jako dzieci wstydziliśmy się i to jest taka rzecz, która po prostu jest niezręczna i wiąże się z dorosłością dla mnie tak naprawdę. To ciało nie jest już rozumiane tak jak do tej pory w kulturze zachodniej jako autonomiczne i niezależne od tego, co na zewnątrz, jako ciało, które jest barierą, ale bardziej jako ciało, które jest mnogością, jest wielowarstwowe, miejscem spotkań z innymi bytami. Więc to podejście artystek jest też dalekie od esencjalizmu i od binarnych uproszczeń dotyczących takich rzeczy jak na przykład kategoria płci. Jest taki obraz z buzią dziecięcą, z buzią dziewczynki i to jest osoba, która przeżywa taki stres związany z tożsamością, taki stres związany z pokazaniem siebie rówieśnikom. Sytuacja, która jest przedstawiona na tym obrazie, to sytuacja, w której bohaterka ma zbudowany perfekcyjny wizerunek na daną okoliczność, czyli czarne pończochy, czarna sukienka. I to, co nie pasuje, to jakieś ślady ciała,
które zostają na tym perfekcyjnie zbudowanym wizerunku jak włosy i dłoń, która się zdradziecko poci, pokazując emocje, których często nie chcemy pokazywać. W obrazie Mój sekrecik jest mój autoportret, który zakopuje w geście nawiązującym do dziecięcej zabawy parę kwiatków przykrytych szybą w ziemi. Mój autoportret ma przeciętą po całej szerokości dłoń, którą penetruje glebę, przez co następuje ryzyko jakiegoś ewentualnego zakażenia. Ten gest nawiązujący do dziecięcej zabawy opowiada o tym, jak lęki związane z życiem codziennym potrafią być źródłem wstydu i czymś, czego staramy się na co dzień nie pokazywać, chociaż czasami jest to bardzo trudne. Sama wystawa jest też próbą zapisu tych wszystkich spotkań i śladów, które pozostawia nasze ciało. Opowiada też o relacji, która się wytwarza na tych wszystkich krawędziach. Krawędziach spotkań, ale też krawędziach, które możemy odnaleźć na naszych ciałach. Mam tutaj na myśli blizny, rany czy wszelkie zagięcia, zgrubienia, które pojawiają się i przecinają gładką powierzchnię. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z książki Karola Gromka oraz Marceliny Obarskiej Historię dotyku. Sam gest uścisku dłoni jest wieloznaczny, bo w zależności od kontekstu i od intencji może oznaczać otwartość, ale również może być wyrazem chęci dominacji. Wystawę Lepkie uściski dłoni można oglądać na Placu Europejskim aż do końca kwietnia tego roku. Można się także z nią zapoznać, wchodząc na stronę internetową galerii.